Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Naszym dzisiejszym tematem jest Korneliusz Kodrianu, próba budowy nowego Rumuna, a naszym prelegentem jest pan profesor Lubicki z Uniwersytetu Łódzkiego. Dlaczego jesteśmy winni tutaj słuchaczom i tym, którzy będą nas oglądali? Krótkie wyjaśnienie, dlaczego właśnie ten temat. Zdawałoby się cokolwiek egzotyczny, Rumunia jest krajem dzisiaj takim trochę może i odległym, graniczącym z nami. Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Ruch Kodrianu, Legii Michała Archanioła, później Żelazna Gwardia, był ruchem nie tylko politycznym, bo gdyby był ruchem tylko politycznym, to podejrzewam, interesowałby raczej historyków i miłośników, powiedzmy, Bałkanów, ale był ruchem ideowym, ruchem, którego celem było, o czym nam pan profesor powie więcej, przebudowa nie tyle władza, co przebudowa duszy rumuńskiej, tak? Przebudowa podstaw duchowych narodu rumuńskiego. I niezależnie od olbrzymich różnic między tym ruchem a ruchem za drugi, te różnice są dostrzegalne dla każdego, kto się z nimi zapozna. Tutaj jest pewne podobieństwo. Ruch Kodrianu chciał budować nowego Rumuna, Zadruga chciała budować nowego Polaka, a też znajdą się odniesienia do głębokiego podkładu kulturowego. W Zadrudze oczywiście są to nawiązania słowiańskie, u Kodrianu będą nawiązania dackie. Oczywiście on był wierzącym prawosławnym, wręcz mistykiem prawosławnym, ale też jest tak, że pewne nawiązania istnieją na poziomie nieuświadamianym sobie. To znaczy można nawiązywać do tego pierwotnego podkładu kulturowego, nie uświadamiając sobie tego wprost. No, podobnie jak pan Jourdain też nie wiedział, że mówi prozą, prawda? A przecież mówi. I tutaj te rzeczy w Żelaznej Gwardii też są dostrzegalne. W związku z czym uważam, że jakieś analogie między ruchem Zadruga a ruchem Żelaznej Gwardii, Legionem Michała Archanioła, istnieją i są zjawiskiem niezwykle ciekawym, pomijając to, że sama ciekawa jest moim zdaniem też postać twórcy Legionu. I to chyba wystarczy, żeby także Polak pochylił nad tym zjawiskiem głowę z uwagą. To jest koniec mojego wstępu, oddaję głos panu profesorowi, tylko jeszcze przypominam, że pytania po wykładzie, tak? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowny panie doktorze, oczywiście chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do wygłoszenia takiego krótkiego wykładu, tak prezentacji na temat Korneliusza Zeli Kodrianu. Chciałbym oczywiście, popierając absolutnie to, co pan doktor raczył tutaj we wstępie powiedzieć, chciałem też powiedzieć, o czym będę mówił, tak, w dzisiejszym wykładzie. Oczywiście o tej budowie nowego Rumuna. Ale też chciałbym, proszę Państwa, nakreślić to, oczywiście dokonałem kwerendy tak naszego internetu, co się w Polsce na ten temat mówi, co oczywiście już zostało napisane, jakie też jest podłoże tego ruchu, tak? Bo nie zapominajmy, że oczywiście ruch Korneliusza Zeli Kodrianu, no, czyli nazwijmy go to Żelazną Gwardią, a chociaż pamiętajmy, że on, jeżeli będzie chodziło o nas, będzie pod różnymi wcieleniami funkcjonował jako Żelazna Gwardia, oczywiście Żelazny Legion Michała Archanioła, czyli w tym aspekcie, ale także musimy pamiętać, że też będzie funkcjonował w aspekcie czysto politycznym, jako partia polityczna, czyli Totum Petrucara, czyli wszystko dla ojczyzny. Tak? No bo bez tego, bez tej nadbudowy, powiedzmy politycznej, Kodrianu w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że funkcjonować dalej się nie da, mimo oczywiście jakiegoś tam, no, powiedzmy, nastawienia antysystemowego. Co więcej, oczywiście ruch Kodrianu przecież nie powstaje na, jakbyśmy powiedzieli, to na Ugorze, tak? To już jest ruch w pewnym sensie przygotowany, tylko dlaczego on się oddziela od innych ruchów narodowych, o tym postaram się Państwu powiedzieć. Może tutaj na pierwszym oczywiście momencie oczywiście na pewno znany Państwu symbol Żelaznej Gwardii, tak? Czyli oczywiście biały krzyż na zielonym tle i oczywiście na ten biały krzyż nałożony symbol krat więzienny. Tak? Czy jest to symbol objawienia, którego Korneliusz Zelia Kodrianu miał doznać w więzieniu, w klasztorze w Akareszti w roku 1927. I tutaj oczywiście taka krótka bibliografia selektywna, gdyby ktoś oczywiście chciał
jeszcze pogłębić, no to jest książka autorstwa mojego, no powiedzmy ojca, tak, no bo mojego ojca, rodzinie tutaj, to za reklamy Żelazny Legion Michała Archanioła, autorstwa Tadeusza Dubickiego i Krzysztofa Dacha, czy oczywiście zbiór tutaj wydany przez z udziałem Narodowego Odrodzenia Polskiego, Żelazna Gwardia, no to oczywiście zbiór tekstów, jest to tłumaczone na język polski. I oczywiście z takich zagranicznych jakby czasopis, znaczy książek, tak, no to jest chyba jedno z lepszych opracowań w języku angielskim, tak dostępne, chociaż przez Węgra napisane paradoksalnie, The Green Shirts and the Others, tak, czyli tu jest, no ci Others są dosyć słabo tutaj zafiksowani w tej książce, to jest to głównie o Kodrianu i oczywiście o Ferencu Saraszim, czyli o strzałokrzyżowcach, no i tutaj chociażby taka, no jedno z wydań doktryny legionowej, tak, tutaj jedno z wydań, oczywiście ona, jak Państwo popatrzycie w internecie, funkcjonuje w wielu, wielu różnych wymiarach. Na początku to, co mówiłem, to, na co chciałem zwrócić uwagę. W jakich okolicznościach ten ruch narodowy, ruch Korneliusz Relikodrianu w ogóle funkcjonuje? Zwróćmy na to uwagę, że pierwszym takim ruchem narodowym jest odwołujący się w swojej nazwie. Jest PND, Partia Narodowo-Demokratyczna, tu już nie wypisywałem nazw rumuńskich, żeby nie zagłębiać dodatkowo obrazu, funkcjonująca w latach 1910-1938. Zresztą jak tutaj zobaczymy, widzimy, tak, na tej prezentacji, na tym slajdzie, właściwie wszystkie te partie, jeżeli nie będziemy brać pod uwagę ich tutaj jakichś możliwych połączeń, tak, one kończą funkcjonowanie w roku 1938, wtedy, kiedy król Karol II wprowadza w Rumunii swoją dyktaturę królewską, najpierw zawieszając wszystkie partie polityczne w lutym 1938 roku, potem po dwóch miesiącach w ogóle je rozwiązując, delegalizując po prostu każdy ruch polityczny, z wyjątkiem oczywiście tutaj u nas czasami w literaturze się pisze jego własnego ruchu, Frontu Odrodzenia Narodowego, ale też musimy pamiętać, że ten Front Odrodzenia Narodowego będzie jakby późniejszym takim tworem. Rumunia przez niemal rok będzie funkcjonować właściwie bez żadnych ruchów natury narodowej. Oczywiście najważniejsze postacie, które dzisiaj będą się nam przewijać, to oczywiście w przypadku Żelaznej Gwardii, no to będzie oczywiście Kodrianu Jon Moca, czyli lider ruchu legionowego, Jon Moca, właściwie główny teoretyk tego ruchu. Tak? Oczywiście Kodrianu będzie dawał takie ogólne wytyczne, jakbyśmy to powiedzieli, natomiast kiedy będziemy zgłębiać dalej, mocniej tą doktrynę legionową, to jednak zobaczymy, że też bardzo duży wpływ na to miał Jon Moca, no nazwijmy go takim czołowym ideologiem legionu. Inna ważna postać, ale dzisiaj o niej nie będziemy mówić, bo tutaj zbytnio o polityce nie będziemy się zagłębiać, ale żeby pokazać też, kogo legion zwerbował, że oczywiście nie jest to tylko poparcie ludzi młodych, tak? Bo tak się też często utożsamia Żelazny Legion Michała Archanioła, że to jest bunt ludzi młodych, bunt młodych, tak to też możemy nazwać. Nie, tam przystępują też osoby starsze, czego najlepszym przykładem jest właśnie wymieniony tutaj Konstantin Cantacuzino Granicero, czyli legendarny dowódca z I wojny światowej. Granicero, no to jest przydomek dla niego ukuty, tak jakbyśmy mieli Rydza Śmigłego chociażby, tak? Czy Grota Roweckiego, tak, gdzie tutaj Granicerul jest właśnie tym też takim przydomkiem z I wojny światowej. Granicerul, dowódca oddziału Straży Granicznej po prostu dosłownie. On był no, naczelnikiem, dowódcą Straży Granicznej, które te oddziały bardzo zasłużyły się w I wojnie światowej i był właśnie jedną z głównych postaci tego politycznej odnogi Żelaznej Gwardii, Totul Pentru Cara, którą też tutaj mamy wskazane. Natomiast no, pomiędzy PND a jeszcze wyodrębnieniem się Żelaznej Gwardii mamy Lanz. O Lanzu też trzeba troszeczkę wspomnieć, czy Lidze Obrony Narodowo-Chrześcijańskiej, po rumuńsku to Liga Apareli Nacional Creștine, Aleksandru Cecuzy. Jest to bardzo też istotna postać, zresztą, która nam się dzisiaj będzie w tym wykładzie, nazwijmy to, przewijać, bo jest do pewnego momentu osoba, która jest takim... osobą, którą chce naśladować Kodriana. Oczywiście do pewnego momentu. Dlaczego oni zerwali ze sobą? O tym też troszeczkę powiemy. I tu Cuza ostatecznie tworzy w 1935 roku razem z Oktawianem Gogą Partię Narodowo-Chrześcijańską, Partię Nacional Creștin, która też funkcjonuje do 1938 roku. I te losy tych wszystkich partii znowu splatają się właśnie
na początku czynnicy 1938 roku, kiedy do władzy dochodzi rząd firmowany przez Kuzę Gogę, oczywiście z powierzenia królewskiego, i następuje potem koniec, no nazwijmy to, demokracji parlamentarnej w tym kraju, demokracji parlamentarnej, z którą no, ani Żelazna Gwardia, ani Partia Narodowo-Chrześcijańska za wiele nie chciały mieć wspólnego z rozmaitym, no oczywiście ze względu oczywiście na kontestowanie tego układu i bycia oczywiście czymś, co dzisiaj byśmy oczywiście nazwali językiem politologii, partie antysystemowe, czy ruchy antysystemowe. Tutaj oczywiście tak dla wprowadzenia, no to mapa Rumunii, to jest mapa Rumunii po roku 1918, po 1 grudnia 1918 roku, czyli to jest Wielka Rumunia, tak? Czyli ten obszar, o którym dzisiaj będziemy sobie opowiadać, o którym będziemy dyskutować. I też no, liderzy tego ruchu narodowego, Nicolae Iorga, Alexandru Cecuza i Corneliusz Zelia Codrianu. Czyli to są osoby, których losy splatają się ze sobą cały czas, właściwie cały czas w tym okresie. Czasami współpracują ze sobą, ale ostatecznie, jakbyśmy to nawet spojrzeli pomiędzy Iorgą a Codrianu, czyli no generalnie rzecz biorąc, potem to się zakończy tragicznie, te wzajemne, jakbyśmy to powiedzieli, powiązania śmiercią zarówno jednego, jak i drugiego. Oczywiście nie bezpośrednio, tak? Natomiast oczywiście w sposób pośredni, jeżeli starczy czasu, to oczywiście będę starał się też te okoliczności Państwu przybliżyć, bo są niewątpliwie dosyć ciekawe, no, w jaki sposób jeden i drugi przyczynili się wzajemnie do śmierci. Taką cezurę tutaj tego możemy sobie przyjąć rok 1918, zakończenie Wielkiej Wojny, ukształtowanie się nowej Wielkiej Rumunii. Powiem, dlaczego Codrianu ma szansę w ogóle utworzyć czy na kształtowanie nowego człowieka. Zwróćmy na to uwagę, że Wielka Wojna jest tym wydarzeniem, takim wydarzeniem bardzo mocno traumatycznym dla całej społeczności europejskiej, tam gdzie oczywiście Wielka Wojna się odbywa. Wszędzie Wielka Wojna niesie za sobą jakieś konsekwencje. Czy są to konsekwencje oczywiście ekonomiczne, są to bardzo poważne konsekwencje polityczne. I właśnie w Rumunii mamy do czynienia głównie z tym konglomeratem tych wszystkich okoliczności. Zarówno są to konsekwencje polityczne, jak i konsekwencje ekonomiczne. A także no, takie konsekwencje, które moglibyśmy nazwać w pewnym sensie, no może troszkę górnolotnie, czy niewłaściwie, no takie związane z, w pewnym sensie nawet ze schatologią. Tak? Bo jeżeli popatrzymy sobie, dlaczego powstała Wielka Rumunia, w jakich okolicznościach, no to większość osób, które na to by spojrzała, musiała powiedzieć, tu zaszło tyle nieprzewidzianych zbiegów okoliczności, że na pewno jakaś interwencja opatrzności sił wyższych musiała tu zajść. Tak? Bowiem, kiedy Rumunia negocjowała przystąpienie do I wojny światowej w latach 14-16, no to wiadomo było, że przyłączywszy się do państw centralnych, mogą uzyskać Besarabię. Przyłączywszy się do Antanty, mogą uzyskać Siedmiogród z przyległościami. No ale jak uzyskać wszystko? Przecież uzyskują wszystko, tak? Czyli zarówno uzyskują w wyniku I wojny światowej i Siedmiogród, i Besarabię. No czyli jest to ten zbieg okoliczności, że zarówno wojnę przegrywa Rosja, de facto przegrywa, a dzięki temu w kwietniu 1918 roku jest już przyłączona Besarabia, i przegrywają wojnę państwa centralne, kiedy oczywiście potem przyłączony zostaje Siedmiogród. Czyli jest to taki zbieg okoliczności, który no, nie da się czasami może wyjaśnić w sposób racjonalny. Dlatego wraz z ukształtowaniem się nowej Wielkiej Rumunii w kraju pojawiają się oczywiste nadzieje na coś, co możemy nazwać nowe, lepsze zachowania w życiu politycznym. Bo jednak, oczywiście możemy mówić, że tak jak pan doktor we wstępie nam powiedział, Codrianu próbuje coś stworzyć poza polityką, ale to no niestety z tej polityki, z tej negacji tego, co się dzieje w rumuńskiej polityce, ruch Żelaznej Gwardii Michała Archanioła przecież wyrasta. Dlatego wraz ze stworzeniem się Wielkiej Rumunii pojawiają się oczywiste nadzieje, które byśmy no nazwali także wyobrażeniami zbiorowymi. Tak? Nadziejami zbiorowymi jest to taka kategoria, którą też lubimy często operować. Na nowe, lepsze zachowania w życiu politycznym. Związane oczywiście są, z czym one są związane? Z przyłączeniem do Rumunii, Siedmiogrodu, Bukowiny. Tak? Skąd oczekiwano zaszczepienia do Rumunii lepszych wzorców politycznych? Że politycy, którzy zostaną włączeni do
rumuńskiego parlamentu, do rumuńskiego życia politycznego, wniosą jakiś powód. No ale tutaj okazało się, że kopernikańska zasada, tak ekonomiczna, którą też Kopernik przecież nam pokazywał, pieniądz gorszy zawsze wyprze pieniądz lepszy, tak? Tutaj się znowu sprawdziła, bowiem ci politycy, którzy weszli do rumuńskiej polityki, no nie byli zmianą na lepsze. Oni raczej dostosowali się bardzo szybko do tego złego klimatu politycznego, który funkcjonował w Regacie, czyli w Starym Królestwie. Dalej oczywiście pojawiła się wiara w to, iż samo zrealizowanie programu narodowego Rumunii będzie asumptem do sanacji życia politycznego. Tu pojawia się właśnie też to otwierdzenie, program narodowy Rumunów. Czym był ten program narodowy? To jest można powiedzieć, zespół celów określony w wieku XIX. To zjednoczenie wszystkich Rumunów w jednym państwie. Do którego tutaj dochodzi? Kodrianu później powie, oczywiście, realizacja programu narodowego jest bardzo ważnym, zrealizowanie programu narodowego jest bardzo istotną okolicznością, bardzo istotnym wynikiem walki naszych przodków. Ale my potrzebujemy dalej. Jak żeśmy to zrealizowali, to jest tylko połowa. Teraz musimy pójść dalej, stworzyć nowego człowieka, który w tej wielkiej Rumunii, on już dostał teren, otrzymał teren, na którym może istnieć, na którym może realizować swoje cele programowe, gdzie może żyć. Natomiast oczywiście trzeba tego nowego Rumuna ukształtować, nowego Rumuna wytworzyć. Oczywiście nadzieje okazują się próżne w roku 1919-1921. Dalej, jeżeli popatrzymy sobie, co leży u źródeł idei nowego człowieka, to jest też, tutaj mamy oczywiście, no to możemy tak zakreślić, deklasacja, czy no, zła kondycja klasy politycznej. Kolejny, proszę Państwa, ważny asunt, który też podkreślałem, biografowie Corneliusa i Kodriana. To jest pewien szok, który on przeżywa w roku 1918-1919, kiedy on przybywa na studia uniwersyteckie w Jassa, tak, to jest w Mołdawii. On oczywiście wywodzi się, Corneliusz Zelia Kodrianu, on urodził się w Chusz, to jest na północy, wczesnej północy państwa rumuńskiego. Dzisiaj to już jest troszeczkę bliżej, można powiedzieć, centrum. Tak? Bo musimy pamiętać, że Stare Królestwo, Regat, kończy się, proszę Państwa, w Suczawie, tam gdzie mieszka Polonia, tak, rumuńska. Natomiast po roku 1918 granica Rumunii poprzez przyłączenie Bukowiny no, przesuwa się o te 70-80 km na północ, może nawet 100 km, dokładnie nie jestem w stanie geograficznie to powiedzieć. Dlatego te Husi też przesuwają się bardziej ku centrum państwa rumuńskiego. I tutaj ten oszok. To, co się dzieje w Jassach, Corneliusz Zelia Kodrian obserwuje, czy nawet czyta relacje, to, co się dzieje w Jassach od roku 17, to jest zupełnie coś innego, co dzieje się na Wołoszczyźnie. Wołoszczyzna jest, i tu możemy powiedzieć, w pewnym sensie jest to benefit. Jest pod okupacją państw centralnych do 18 roku. Jassy nie są. I on widzi te masy zrewoltowanych żołnierzy rosyjskich. Do tego dochodzi oczywiście ten element, no nazwijmy to znowuż troszeczkę anachronicznie, może trzeba geograficznie. Też jakaś świadomość, że być może cios w plec. Tylko, że później powstanie Wielkiej Rumunii, tą świadomość tego Dolsztos, jakbyśmy to po niemiecku określili, zamarza, tak? Ale w 17-18 roku Rumuni mogli to czuć. Rosja wychodząc z wojny zadaje Rumunom cios w plecy. Rumuni nie mogą walczyć dalej. Natomiast zrewoltowane masy, które oczywiście udzielają się, te nastroje rewolucyjne, też części rumuńskich robotników, którzy funkcjonują w Jassach. Oni no, występują przeciwko monarchii, przeciwko Rumunii w ogóle, zgłoszą hasła internacjonalistyczne. To oczywiście powoduje wielki szok Kodrianu, a także oczywiście u części osób no, funkcjonujących tutaj, czy żyjących w Jassach. I dlatego jako pierwsze też musimy pamiętać o tym, że powstaje Liga Obrony Narodowo-Chrześcijańskiej. Liga Obrony Narodowo-Chrześcijańskiej, tak jak widzieliśmy na tym pierwotnym diagramie, jest odpryskiem. Może nie odpryskiem, właściwie odprysk to za mało powiedziane. I to jest po prostu duża część Partii Narodowo-Demokratycznej Nikolaja Jordi, która odchodzi
od Georgii. Byłem o co chodzi? Bowiem musimy pamiętać, że Rumunia musi zaakceptować, to jest też ważny element widocznym Kodianu, ale także u innych przecież teoretyków ruchu narodowego w całej Europie Środkowej. I kolejny mały traktat wersalski, czyli konieczność zapewnienia mniejszościom narodowym jakichś praw politycznych, jakichś praw ekonomicznych. I wokół właśnie ratyfikacji małego traktatu wersalskiego, w stosunku do tej ratyfikacji, pojawia się ten rozwój, ta secesja Partii Narodowo-Demokratycznej, w której pojawia się Lanz. W tym momencie, kiedy wyodrębnia się Liga Obrony Narodowo-Chrześcijańskiej, Kodrianu nawiązuje kontakt z profesorem Aleksandrą C. Kuzą, który stara się go inspirować. Nie będę mówił, bo to są raczej dosyć powszechnie najmocniej znane fakty z życia Kodrianu, że on studiuje w Jasach, potem wyjeżdża na stypendium do Niemiec, tam też styka się oczywiście z hitlerowcami. Chociaż tak Bogiem a prawdą, to Kodrianu stosunek do hitlerowców zawsze miał, proszę Państwa, taki niezbyt przyjazny. Zresztą pewnie przeczuwał, że to właściwie od Hitlera dostanie tą niedźwiedzią przysługę, która doprowadziła finalnie do jego śmierci, ale o tym oczywiście jeszcze sobie powiemy. Natomiast Liga Obrony Narodowo-Chrześcijańskiej przedstawia taki program. Aleksander Kuza też był bardzo ciekawym politykiem, bardzo ciekawym ideologiem. Jeżeli spojrzelibyśmy na jego antysemityzm, to był taki dosyć wybiórczy, ale nie będziemy tutaj na ten temat teraz za bardzo, nie będę się za bardzo rozwodził, bo zajmie to oczywiście nam trochę czasu, ale jeżeli w pytaniach, to oczywiście bardzo chętnie potem mogę ten temat rozwinąć. Zwróćmy uwagę. Po pierwsze, negacja Ligi Narodów. Tak. Dalej, system wersalski jest wytworem spisku żydowskiego. Liga Narodów określana jako superpaństwo przez Kuzę, zagrażające idei równości, suwerenności narodów. System bezpieczeństwa zbiorowego, afirmowany przecież do właściwie niemożliwych rozmiarów przez Rumunię, zwłaszcza przez ministrów spraw zagranicznych. Teika Ionescu, czy później w latach 30. już jednego z głównych przeciwników Korneliuszowi Kodrianu na niwie politycznej, czyli Nikolaja Titulescu, proszę Państwa, ten główny też, można powiedzieć, ruch polityczny. System bezpieczeństwa zbiorowego nie znajduje uznania w oczach Kuzy. Kuza postuluje zastąpienie go systemem umów bilateralnych. Opowiada się także Kuzę za Anschlussem, zwróćmy na to uwagę, czyli połączeniem Austrii i Niemiec. Dalej, Lanz oczywiście, i to na to zwróćmy uwagę, to nawet Kodrianu będzie musiał, a pewnie można powiedzieć, chcąc, nie chcąc, ale bardziej chcąc, utrzymanie monarchii jako modelu ustrojowego optymalnego dla Rumunii. Czyli widzimy tutaj pewne zbliżenie, jednoczesne, te same nurty zarówno w Rumunii, jak i we Włoszech, tak, w ruchu faszystowskim, gdzie nie ma mowy o jakiejkolwiek autonomii, zwłaszcza dla mniejszości węgierskiej. Element żydowski powinien być usunięty z Rumunii i poparcie głównie programu Lanz w ośrodkach miejskich wśród drobnomieszczaństwa. Czyli oczywiście, jeżeli na to spojrzymy z takim zimnym okiem, tak, z dystansu, to program Lanz, oczywiście te główne elementy, które tutaj mamy wymienione, one również pojawią się, proszę Państwa, w programie Żelaznej Gwardii, który tutaj pokrótce omówimy. Teraz przejdźmy. Program Żelaznej Gwardii. Są wymienione elementy bardziej już, które pojawiają się po roku 1927, po rozłamie. Jest tutaj wprowadzenie 5-procentowego numeru z klauzul dla Żydów na uczelniach rumuńskich, zarówno w odniesieniu do studentów, jak i profesorów. Jest to dosyć silne takie żądanie, proszę Państwa, bo oczywiście Żydzi stanowiący wówczas mniej więcej właśnie 5% społeczeństwa rumuńskiego, na uczelniach, zwłaszcza w Mołdawii, tak, w Jasach, to powinni stanowić około połowy wszystkich studentów. Tak? Czy był to, nazwijmy to, poważny problem, z którym oczywiście Kodrianu chciał walczyć. Dalej, taki kolejny program, nadanie na własne ziemi członkom społeczności rumuńskiej w górach Apuszeni, w Muncji Apuszeni, czy w górach zachodnich oraz w Marmaroszu jako formę podziękowania za to, że utrzymali oni własną tożsamość narodową mimo niesprzyjającej okoliczności, czyli okupacji
nazwijmy to trwającej przez 1000 lat okupacji węgierskiej, tak? To przynajmniej ideolodzy Żelaznej Gwardii przecież przedstawiali. Dalej, stworzenie armii ekonomicznej, czy też bardzo ważny postulat tak zwany, złożony z tych członków społeczeństwa, którzy z jakichś powodów nie mogą być powołani do armii czynnej. Ma ona posiadać strukturę odpowiadającą armii czynnej, winna być używana do prac publicznych, takich jak poprawa jakości dróg, podwojenie linii kolejowych, bardzo istotne w warunkach rumuńskich, zalesianie gór czy elektryfikacja kolei. Oczywiście do elektryfikacji kolei nigdy nie doszło w czasach międzywojennych, natomiast te pozostałe elementy oczywiście były realizowane także z pomocą Żelaznej Gwardii, o czym jeszcze później sobie też pokażemy, w ramach tak zwanych obozów legionowych, tabare legionare, czyli po prostu no, coś, co byśmy też mogli nazwać takiego ruchu junackiego po prostu. Dalej, żądano, by pozbawiono Żydów prawa głosu w wyborach parlamentarnych i domagano się usunięcia z Rumunii wszystkich Żydów, którzy przybyli po roku 1914 do Rumunii, zwłaszcza z Rosji. To jest też problem, który później będzie bardzo istotny na przełomie lat 1937-1938, kiedy do władzy dojdzie konkurencyjna wobec Żelaznej Gwardii właśnie Liga znaczy już Partia Narodowo-Chrześcijańska, wywodząca się w pewnym sensie z Lanzu. No i tu widzimy dalsze elementy. Jedynym motywem oficjalnie do ograniczenia swobody działania mniejszości narodowej powinno być zagrożenie, jaka wspomniana mniejszość miałaby stwarzać dla większości narodowej, czyli czytaj, bo Polacy powinni żyć spokojnie, tak powiedzmy. Natomiast oczywiście głównie to jest wymierzone w Węgrów i w Żydów. Sugerowano także, żeby wzorcem włoskim zrekonstruować parlament tak, by stał się z nim całkowicie korporacyjną, co miało doprowadzić do wyrugowania partii politycznych z realiów rumuńskich. Ówczesny system wyborczy rumuński przewidywał to, że Senat od roku 1923, a właściwie po pierwszych wyborach w 1926 roku, był izbą częściowo korporacyjną. No, tak możemy to w skrócie powiedzieć, ale także jakieś elementy tego już były wprowadzone. I bardzo ciekawa instytucja głosu rodzinnego, gdzie sugerowano, by ojcowie rodzin mieli do swojej dyspozycji więcej głosów niż mężczyźni nie posiadający rodziny. No i nie mówi po prostu, żeby mieli tyle głosów, ile mają dzieci, tak? On jest żona, jak liczna jest rodzina, no to różne pomysły takie się pojawiały, które możemy nazwać takim politycznym odpowiednikiem naszego dzisiejszego 500+. I teraz weźmy pod uwagę etos Żelaznej Gwardii, który będę zaraz się starał jeszcze mocniej troszeczkę przybliżyć. Po pierwsze oczywiście temat główny, przewodni naszego dzisiejszego spotkania, budowa nowego człowieka, omulnął. Tak to było określane. I to co wchodzi dalej, kolektywna wizja narodu, czyli walka z podejściem liberalnym. Tak, liberalizm jest tutaj oczywiście głównym wrogiem, czyli z podejściem jednostkowym, nie, podejście kolektywne. Odrzucamy demokrację, promujemy, czy odwołujemy się do czegoś, co właśnie pan doktor też we wstępie tutaj zaznaczył. Tak, tych elementów dackich, religijność ludowa, tak to możemy określić. Czyli to co w Polsce obserwujemy przez różne zwyczaje, takie jak na przykład jak święcenie pokarmów, etc., które też przecież przetrwały z czasów, nazwijmy to, przedchrześcijańskich. Co dalej idzie w etosie Żelaznej Gwardii? Gradacja przeciwników politycznych, zwróćmy uwagę. Trzecie miejsce, czyli od końca, skorumpowani politycy, partie polityczne. Miejsca drugie zarezerwowane dla komunistów, a pierwsze główni wrogowie to Żydzi. Pogarda śmierci, tutaj też ten ważny element, o którym też troszeczkę trzeba będzie parę słów powiedzieć, który to element pojawia się właściwie tak na pełną skalę dopiero po roku 1937, po tej symbolicznej śmierci w pewnym sensie dwóch liderów legionowych, Jona Mocy i Wasilia Marina w Hiszpanii pod Mahada Jondo. Tu wtedy tą pogardę śmierci zaczyna się rozumieć, że jest to jednak nie jakaś tam przenośnia, tylko jednak rozumienie dosłowne, że legionista poświęci się. Tak, to nie tylko będą już w warstwie literackiej, czy w warstwie powiedzmy no, takiej popularnej, tak, kiedy że w pieśniach opiewamy śmierć, ale też, że właśnie legioniści są zdolni do oddania życia za swoje ideały, co później będzie też, no już wyeskaluje później w roku 1939 czy w roku 1940 jeszcze mocno. I do kogo ten program jest skierowany? Gdzie poszukiwać, należy poszukiwać, no, nazwijmy to dzisiejszym PR-owskim językiem, target, biedota miejska i wieś. To jest ten element jeszcze niezagospodarowany politycznie. Na to też bym chciał zwrócić uwagę, że tutaj dzieje polityczne Rumunii, właściwie równe prawo wyborcze, jakby powszechne prawo wyborcze w Rumunii jest wprowadzone
1866. Powszechne prawo. Ale pamiętajmy, że jeżeli mamy sobie wymieniamy te przymiotniki, to oprócz powszechnego gdzieś tam jeszcze mamy równe, które w Rumunii pojawia się dopiero w roku 1918, a właściwie w ordynacji z roku 1919. Także wybory mogą być powszechne, ale nie muszą być równe. A jak sobie dopiero jak się pojawia ten element równości, wtedy opłaca się, powiedzmy szczerze, opłaca się nam walczyć o każdego, o każdy głos, o każdą duszę Rumunii. Bo Kodrianu szybko zrozumie, że oczywiście bez wejścia do parlamentu nie ma szansy żadnej na zmianę tego zastanego stanu politycznego. I teraz przejdźmy może oczywiście do idei nowego człowieka. Pomysł na rozwój idei nowego człowieka pojawia się na początku lat 20. w rozmowach pomiędzy Aleksandrą Kuzą a Corneliusem Kodrianem. Pomysł ten jest więc co najmniej współczesnym projektem włoskim Mussoliniego i Giovanniego Gentile. Także tutaj nie też trudno powiedzieć, że ktoś kim się inspirował. Tu się mówi właśnie, że te projekty wyrastają jakby obok siebie. Zresztą tutaj możemy nawiązać też do Kuzy. Kiedy, to jest też takie bardzo znane zdanie Kuzy, kiedy już w latach 30. miał powiedzieć, mówi się, że ja jestem antysemitą, że ja się wzoruję na Hitlerze. Nie jest prawda. Bo wtedy, kiedy Hitler się urodził, ja wydałem swoją pierwszą książkę antysemicką. To jest takie, proszę Państwa, no, takie zdanie Kuzy, że oczywiście te wszystkie ruchy, one funkcjonują obok siebie, oczywiście w jakimś sensie od siebie czerpią, tak? Ale mają oczywiście swój rys indywidualny. I właśnie w przypadku rumuńskim zadanie jest ułatwione, przynajmniej w teorii o tyle, że społeczeństwo rumuńskie znajduje się jeszcze w fazie inkulturacji obywatelskiej. Jest właśnie na wsi. Można walczyć o duszę chłopów i to Kodrianu się uda. Najważniejsze składniki idei nowego człowieka. Program kreacji nowego człowieka zostaje przedstawiony w 11 punktach, które możemy znaleźć w tym zielonym wydawnictwie, tym zbiorowym, które przedstawiałem na samym początku. I tutaj oczywiście w 11 punktach on zostaje przedstawiony. Jako najważniejsze elementy tego etosu możemy wskazać. Po pierwsze, tego programu kreacji. No, postulaty natury politycznej, od polityki nie możemy odejść. Odejście od systemu parlamentarnego jako nieefektywnego dla Rumunii. Jak spojrzymy na to, co się dzieje w Rumunii, no to rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten system parlamentarny jest nieefektywny. Bo też musimy pamiętać, w którym momencie Kodrianu ten program, czy to Kodrianu, czy może ghostwriterem był tutaj Jon Moca, no dzisiaj już do tego raczej nie dojdziemy, ale mniejsza z tym jest to program przecież Żelaznej Gwardii. W którym momencie on to postuluje? Jest to rok 1927-1928. Rumunia znajduje się oczywiście wtedy w kryzysie politycznym, który no właściwie zawsze wytwarza się wtedy, kiedy w kraju mamy do czynienia z regencją. Wówczas regentem jest żyjący do dnia dzisiejszego, znaczy królem jest formalnie żyjący do dnia dzisiejszego Michał, król Michał I. Natomiast regencję formalnie sprawują trzy osoby. Jest to patriarcha Rumunii Miron Cristia. Drugą osobą jest stryj króla, czy książę Mikołaj, brat późniejszego króla Karola II. I trzecią osobą jest Konstantin, jest prezes Sądu Najwyższego, który później zostaje po swojej śmierci zastąpiony przez mało znanego wcześniej ministra Konstantina Saracjanu, gdzie właściwie okazuje się, że nawet regencja jest zawłaszczona przez polityk, tak jakbyśmy to nazwali. No to nie jest zdrowa sytuacja, ale to był po prostu delikt konstytucyjny. W konstytucji to nie było pisane. Kto ma być regentem? No nie przewidziano, że regent może umrzeć po prostu w czasie sprawowania swoich funkcji. W każdym razie pokazuje to, że system parlamentarny dla Rumunii jest nieefektywny. Dalej pojawiają się w idei nowego człowieka postulaty natury ekonomicznej. Powszechny obowiązek pracy, co już oczywiście wcześniej widzieliśmy też w programie Żelaznej Gwardii. Tak? Czyli stworzenie tej armii pracy, tak to nazwijmy. Likwidacja przejawów luksusu, swoisty egalitaryzm żywieniowy. No, to były punkty, które rzeczywiście bardzo mocno na pewno trafiały do przekonań zwykłych Rumunów, no, gdzie prasa opisywała różnego rodzaju właśnie nadużycia. Tutaj chociażby też odwołam się może też do bliskiego w pewnym sensie mnie, Nikolaja Titulescu, który nawet polska prasa opisywała go jako sybaryta, tak? Który no, w każdym mieście europejskim ma swojego krawca, który no, odżywia się
no nie wiadomo jak, po prostu hedonistycznie, tak to nazwijmy, podczas kiedy no zwykły Rumun czasami nawet tej mamałegi nie ma, zwykły, tak? To takie było stare powiedzenie rumuńskie, które mój dziadek lubił zawsze powtarzać. Romania mare, mama liga nare, tak? Czyli co z tego, że jest wielka Rumunia, jak nie ma mamałegi nawet, tak? Nie ma co do garnka mówić. Co nam pójdzie i wielki Rumun, tak? I to jest właśnie z tym Kodrianu też chciał, proszę Państwa, walczyć. Dalej pojawiają się elementy narodowe, czyli te znane nam już postulaty antysemickie oraz generalizując oczywiście tą rewolucję nowego człowieka, miała być to rewolucja w duchu chrześcijańskim. Tak? Bo oczywiście tutaj Kodrianu, mimo oczywiście nawiązań do tej warstwy dackiej, tak to nazwijmy, no jednak chciał prowadzić to w duchu chrześcijańskim, ponieważ no nie miał innej możliwości, a także wiedział, że przeprowadzenie tego w duchu chrześcijańskim da mu olbrzymi benefit. Dlaczego? Ponieważ konkurencyjna partia, właśnie czyli Liga Obrony Narodowo-Chrześcijańskiej, a delikatnie rzecz biorąc jej lider, dokładnie rzecz biorąc jej lider, Acek Kuza był właśnie ekskomunikowany przez Kościół prawosławny za swoje poglądy. No oczywiście antysemickie, ale ten antysemityzm był, proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na historię chrześcijaństwa, to jego poglądy były bardzo bliskie na Pismo Święte, na kanon Pisma Świętego, poglądom niejakiego żyjącego w III wieku takiego myśliciela Marcjona, tak? Który mówił, że Nowy Testament to powinna być bodajże pół Ewangelii Świętego Łukasza, o ile pamiętam, nic więcej. Ewentualnie listy apostolskie, a cała reszta powinna być odrzucona z Pisma Świętego, bo są tak, no nazwijmy to, nasycone elementami semickimi. A wiadomo, że z takimi poglądami, no to w kościele prawosławnym, ortodoksyjnym czego nie było czego, proszę Państwa, szukać. Dlatego Żelazna Gwardia musiała się to odróżniać i rzeczywiście się pod tym względem odróżniała. Dalej, jeżeli popatrzymy na rozwinięcie idei nowego człowieka, jest to wymóg dalszej pracy samokształceniowej członków Legionu w duchu wartości chrześcijańskich, wartości prawosławnych, co stawiało Legion w oczywistej opozycji do nazizmu. Ważne było połączenie z elementami mistycyzmu ludowego, taki swoisty synkretyzm, charakterystyczny dla pobożności ludowej. Tutaj to się przejawiało wiarę w istnienie dobrych sił niewidzialnego świata. No tutaj możemy też tak szerzej biorąc pokrewne, to było nawet pewnym dalekowschodnim wyobrażeniem związanym z kultem przodków. I tutaj ten element się pojawia, czyli było wsparcie Legionu. Przez duchy przodków oraz oczywiście przez duchy wielkich dowódców rumuńskich z czasów od Decebala, czyli od starożytności, przez no, Stefana Wielkiego, tutaj Stefana Czelmare, który może na Polaków nie za dobrze się kojarzy, także, ale no oczywiście także no, Włada Palownika chociażby, czy innych wielkich dowódców rumuńskich. I poparcie ze strony cerkwi. Tu oczywiście to poparcie możemy sobie dać w pewnym sensie w cudzysłowie. Oczywiście tak jak już mówiliśmy, w odróżnieniu do konkurencyjnego Lancu, którego przywódcy byli ekskomunikowani, ale oczywiście też nigdy patriarcha Mirom Christia, czy wyższe duchowieństwo nigdy nie powiedział do wiernych, słuchajcie, Żelazny Legion czy Żelazna Gwardia jest w porządku, możemy popierać. Ale tu znowu już dochodzimy do kolejnego bardzo ważnego elementu. Które część duchowieństwa popierała Żelazną Gwardię? Niższe duchowieństwo. Tak? To, zresztą do dzisiaj nawet jak popatrzymy, może w Kościele katolickim tego nie widać, takiej różnicy pomiędzy w poziomie życia pomiędzy zwykłym księdzem a biskupem. Natomiast jeżeli popatrzymy na to w Kościele prawosławnym, to jest olbrzymia różnica pomiędzy poziomem życia zwykłego księdza, na którym ma powiedzmy parafię. To też nie było tak jak u nas dawniej, także parafia, no to jednak w samej powiedzmy Łodzi kiedyś było 6 kościołów, tak? A było 600, 700, no 500 powiedzmy tysięcy osób, tak? No czyli na jedną parafię przypadało no, powiedzmy 100 tysięcy ludzi, więc na pewno przesadzam, no 100 tysięcy, ale pamiętajmy, że przed wojną no w Łodzi też było, no połowa z tego to byli Polacy, czyli 50 tysięcy powiedzmy, tak? No to już powiedzmy, że na tym można się jakoś utrzymać. Ale w rumuńskim czy w kościele prawosławnym charakterystyczne jest zawsze to, że te parafie są małe. Z reguły jest to oczywiście jeden ksiądz, ale on ma to 200 dusz pod sobą, 300. I naprawdę, jeszcze, ale pamiętajmy, że jest on obarczony rodziną. Tak? Czyli jest to na pewno żona i gromadka dzieci.
czyli utrzymać się nie było zbyt łatwo. Kiedy niższe duchowieństwo patrzyło na to, w jaki sposób zachowuje się hierarchia kościelna, zresztą to do dzisiaj w Rumunii jest przecież olbrzymia różnica, no to bo tu widzimy, dlaczego niższe duchowieństwo też popiera żelaznogardy, zwłaszcza, że żelaznogardyści bardzo często pomagali w remontach kościołów, czy pracy po prostu na rzecz zwykłej społeczności. I tutaj właśnie przechodzimy teraz do elementów formacji. Ja to może przejdę, potem cofnę się do tamtego slajdu. Formacja nowego człowieka miała następować w środowisku legionowym, czyli w podstawowej strukturze, którą stanowił tak zwany kuń. No, dosłownie jest to gniazdo legionowe. Gniazdo legionowe i struktury wyższe. No czyli nazwijmy to potem, one łączyły się dziesiątkami, czyli było to gdzieś potem, powiedzmy, struktura dzielnicowa, struktura powiatowa, tak? Znaczy miejska, powiatowa i oczywiście struktura wojewódzka i struktura krajowa. Po ostatecznym uformowaniu tutaj mamy znowu kolejny element mistyczny, nazwijmy to nawet elementem ewangelicznym właśnie. Miało nastąpić rozesłanie takich uformowanych członków, żeby zakładali kolejny element organizacji, gdzie legionista miał wyruszyć w świat, aby tam dalej propagować idee legionowe i działać na rzecz legionu. Generalnie oferta ta była skierowana głównie do młodzieży, jako elementu dającego się jeszcze ukształtować pod względem politycznym i niesocjalizowanego w Starym Królestwie. I tutaj co legionista oczywiście miał robić? Zwróćmy na to uwagę. Oczywiście praca na rzecz lokalnej społeczności. Tutaj mamy przykład tej takiej pracy na rzecz samej organizacji. Tak? Zielony Dom, główna siedziba Legionu w Bukareszcie. Budynek jeszcze istnieje. Tak, oczywiście on jeszcze istnieje. Zbudowana przez członków Żelaznej Gwardii, tylko oczywiście trzymy się teraz tego. Zresztą zaraz będzie też fotografia z budowy tego Zielonego Domu się pojawi. To jest zbudowane przez nich dla siebie, tak, własnymi siłami. I dalej, o, tutaj właśnie widzimy taka dosyć znana mapa, którą też w internecie na pewno możemy znaleźć. Mapa dzieł legionowych. Czyli tam, gdzie oni po prostu pracowali na rzecz lokalnej społeczności, kiedy byśmy ją przybliżyli, ponieważ trudno jest ją znaleźć w jakiejś tam dobrej rozdzielczości, to można zobaczyć, że budowali kościoły, budowano drogi, uczestniczono w regulacji rzek, czy w remoncie po prostu kościołów, tym wszystkim, co po prostu budowało to poparcie lokalnej społeczności dla Żelaznej Gwardii Kodian. I oczywiście tak też możemy zwrócić uwagę, że widzimy także puste pola, tak, w tych dziełach legionowych. Generalnie no, można było naliczyć około 3000 tych dzieł legionowych, natomiast widzimy puste pola, co są no, tereny zamieszkiwane przez mniejszość węgierską. No tam, jak możemy przypuszczać, no, idea legionowa pewnie nie była tak żywa jak, powiedzmy sobie szczerze, w pozostałych częściach Rumunii, ewentualnie gdzieś w Besarabii, ale to już pewnie z innych powodów, bo w Besarabii jednak rząd dusz miała Liga Obrony Narodowo-Chrześcijańską. Tak? Tam, zwłaszcza tutaj w terenach pogranicznych ze Związkiem Radzieckim, tu jednak Żelazna Gwardia zbyt silna nie była. I tu jeszcze parę takich zdjęć, oczywiście jakby poglądowych, możemy zobaczyć. Właśnie budowa Zielonego Domu w lewym górnym rogu. I po prawej stronie to zdjęcie na dole to jest takiego też sztandarowego, nazwijmy to, ośrodka wypoczynkowego dla członków Żelaznej Gwardii. A także, no oczywiście, które też był taką szansą dla tych biednych ludzi też pochodzących z Maramuresz czy z Transylwanii, żeby po prostu gdzieś wyjechali, zobaczyli morze po prostu. To był ośrodek legionowy w Carmen Sylva. Dzisiaj Carmen Sylva to jest tak na marginesie, że będą pseudonim literacki królowej Rumunii Elżbiety, tak, żony Karola I. I dzisiaj to jest Euphoria Nord. Taki dosyć znany, proszę Państwa, kurort oczywiście rumuński. Oczywiście popularność i pojemność formuły. Na to jeszcze byśmy chcieli, bym chciał zwrócić uwagę. Legion, oczywiście nazywając to dzisiejszymi jakby kategoriami, był organizacją czy partią typu catch all, tak? Czyli dla każdego. Każdy chociaż mógł tam coś dla siebie znaleźć. Skupiającą przedstawicieli wszystkich warstw społecznych. Od arystokracji do takiej najwyższej, który właśnie przykładem był Cantacuzino Granicero, Cantacuzeni, czyli rodzina wywodząca się jeszcze tradycyjnie od cesarzy bizantyjskich, tak? Po najbiedniejszych oczywiście chłopów. W odróżnieniu od konkurencyjnego lancu, także z porządną ofertą dla warstw średnich, zwłaszcza zamieszkujących poza Mołdawią. Tu jest ważny element i też ważny element, który przyciągał część warstw średnich do tej partii, do tego ruchu. Przewidywalność i kontrola nad Legionem przez przywództwo, czyli silne przywództwo. I to jest
odróżnienie od konkurencji, czyli Ligi Obrony Narodowo-Chrześcijańskiej, która miała swoje bojówki lansierów, ale którzy nawet w raportach naszych dyplomatów są określani jako zupełnie niekontrolowalni. Że jest to oczywiście, którzy są uważani za groźniejszych oczywiście, jeżeli chodzi o walkę przedwyborczą, walkę na ulicach od żelaznych gwardzistów, ale są zupełnie niekontrolowalni przez przywództwo. Ale oczywiście, no coś też dla warstwy naukowej, to nie tylko nowy człowiek, to także nowy naukowiec. Także tu powiedzmy, ta ideologia nowego człowieka sięga wszędzie. I tu oczywiście przykładem w lewym górnym rogu widzimy znany filozof rumuński Mircea Eliade. I tutaj jego, on rozwija tę ideę Kodriana. Człowiek nauki nie ma nie ograniczać się tylko i wyłącznie do głoszenia swych poglądów w zamkniętym kręgu czasopism naukowych, czy rozumiejąc szerzej środowiska nauki, a ma nie wahać się działać też w nurcie popularno-naukowym i publikować swe przemyślenia, nazwijmy to, w normalnych gazetach, w popularnych gazetach, tak aby każdy człowiek mógł w jakiejś mierze mieć dostęp do najświeższych zdobyczy nauki. Stawiało to również młodzież akademicką w opozycji do części kadry profesorskiej, z wyjątkiem Nikolaja Jorgi, który był bardzo zaangażowany w popularyzację nauki, niektórzy twierdzili, że aż za bardzo, niechętny do upowszechnienia w wydawnictwach popularnych rezultatów swych badań i dociekań. Właśnie ta idea nowego naukowca eksponowana przez Mircea Eliadego. Teraz no, zwróćmy uwagę jeszcze, dlaczego no, ten ruch jednak padł. Rywalizacja z królem Karolem, walka o rząd dusz. Bo oczywiście Legion w pewnym momencie staje się organizacją masową. No, podaje się, jest to przełom lat w roku 1936-1937. Ale oczywiście ma konkurencję. To nie jest konkurencja aż polityczna. Jest to król Karol, z którym oczywiście współpracuje wcześniej z Żelazną Gwardią na tyle, na ile ona jest mu użyteczna. Ale przecież monarcha w wizji tradycyjnej, tak, to on ucieleśnia nadzieję na lepsze, na zmianę w polityce i w gospodarce. Zresztą to jest później też bardzo widoczne w okolicznościach, w jakich Karol jest przedstawione przybycie Karola z wygnania w 30 roku. Popularnie spada z nieba. Dosłownie spadł z nieba, przeleciał samolotem, tak? Ale to można było odpowiednio wykorzystać. Jest to bardziej rozgrywka personalna niż polityczna ustrywa. Nie było planów likwidacji monarchii. Przed wojną jakakolwiek partia, która by mówiła w Rumunii o likwidacji monarchii, czy ruch, no to mógł już w ogóle się nie tworzyć, tak? Bo nie miałby żadnej szansy na funkcjonowanie. Czego najlepszym dowodem jest partia komunistyczna Rumunii, tak? Która przecież była partią, no, nazwijmy to, kanapową, gdzie nawet liderami byli do roku 40 chyba. Do 40 roku to w ogóle tam Polaka znajdziemy i Bułgara na czele rumuńskiej partii komunistycznej, a nie Rumunii. Rozgrywka ostatecznie przegrana przez Kodrianów. Dlaczego? Bowiem król też dąży do kontroli nad młodzieżą ludźmi poprzez stworzenie de facto obowiązkowej organizacji Straża Cel, która nawiązuje w jakichś tutaj formach do ruchu legionowego. Ale co bardziej zdenerwowało króla? Tutaj te dwa, przepraszam, następne punkty. Krytyka życia osobistego monarchy. Bowiem oczywiście odwoływanie się do religii prawosławnej, do zasad moralnych dla Kodrianu nie jest tylko pustą formą. Tak? On mówi, oczywiście musimy kształtować nowego człowieka i ten nowy człowiek bez wyjątku, król też musi się stosować do zasad moralnych. A tu oczywiście chodziło o romans z Marią Lupecką, oczywiście Żydówką z pochodzenia, co dyskredytowało Karola w oczach oczywiście legionistów. Zbliżenie polityczne do wrogów króla oraz ten punkt taki najważniejszy, który przekonał chyba króla tego, że jednak Żelazna Gwardia jest tym ruchem niebezpieczny. Masowy pogrzeb legionistów poległych w Hiszpanii 13 lutego 1937, czyli personalnie Jona Mocny i Wasilia Marina. Tutaj widzimy zdjęcie, a to olbrzymia, no nazwijmy to, uroczystość, manifestacja polityczna w Bukareszcie. I to jest ten moment chyba, w którym król zdecydował się, że musimy zlikwidować Żelazną Gwardię. Oczywiście nie. Nie bezpośrednio, nie działał nam to. Powiem, czy tak, podjąłem impuls. Powiem, król Karol też był, proszę Państwa, jeżeli możemy go różnie oceniać moralnie, czy tak, ale pod względem politycznym, to był też umysł, proszę Państwa, no, olbrzymi, tak, który był w stanie po prostu wszystkich polityków, niezależnie od tego, jak bardzo wytrawnych, jak bardzo wytrawnych, był w stanie wszystkich po prostu ograć i realizować swoje rękami innych ludzi, żeby przejąć dyktaturę w kraju. No i ten element właśnie ostatni, chyba najważniejszy, kult poświęcenia, czyli też element ważny dla nowego człowieka. Przed śmiercią Mocy i Marina, czyli przed styczniem, oni zginęli w styczniu 1937 roku,
Był to, to i ten istotny, był to uznawany przez element istotny doktryny, ale nie traktowany retorycznie, tak? Natomiast tutaj od tego momentu jest on już traktowany poważnie. Możemy co prawda poszukiwać pewnych elementów tego samopoświęcenia już w momencie zabójstwa premiera Duki. Powiem tutaj już nie wspominałem jeszcze o mordach politycznych, tak? To jest ten pierwszy mord polityczny. Podobno zresztą wykonany na zlecenie królewskie, to już nie będziemy w to wchodzić, proszę Państwa, gdzie też właśnie widać pewien element samopoświęcenia, bo oni wiedzieli, że po zabójstwie premiera tam nie ma szans na ucieczkę, tak? Ten dworzec Sinai, gdzie zamordowano premiera Dukę, uniemożliwia coś takiego, jest on po prostu położony w dolinie. I to albo trzeba by uciekać w las, to była zima, Sylwestra. No to ślady widoczne przecież, poza tym śniegu potok, tak, to daleko się nie ucieka. Z drugą stronę mamy miasto, ale też położone na olbrzymiej skarpie, trzeba uciekać na północ, znaczy trzeba uciekać na północ, trzeba uciekać w górę, po schodach. No właściwie to jest to rzecz niewykonalne, także oni wiedzieli, że będą uwięzieni, ale raczej śmierci się nie spodziewali wtedy, ponieważ no nie było kary śmierci, to tylko była za zdradę. Poza tym też tutaj mamy wspomniane zabójstwo Szteleski, tak? Czyli kolejny to jest odprysk Żelaznej Gwardii. Tak? Żelazna Gwardia będzie karała śmiercią renegatów, a zwłaszcza takich renegatów, którzy będą chcieli osłabiać Gwardię, tworząc ruch konkurencyjny. Szteleski utworzył krucjadę rumuńską w roku 1935. Jego zabójstwo też jest dosyć znane. Tak? To jest ten motyw, kiedy on leży w szpitalu po operacji wrostka robaczkowego, no i byli członkowie właśnie jego gniazda przychodzą i go no, zastrzelili, potem poćwiartowali, zdaje się, i oddali się w ręce policji, tak? Potem właśnie ten kult poświęcenia widać, a to już oni sobie musieli z tego zdać sprawę, że ich czeka śmierć. Decyzja o zamachu na premiera Kalinescu i co potem zrobił, oczywiście zabójstwo premiera. Jest to wrzesień 1939, czyli w Rumunii też już mamy stan wyjątkowy po wybuchu wojny z Polską. Tak, po wybuchu, przepraszam, po kampanii wrześniowej, tak to powiedzmy. I oni zabijają Kalinescu i dalej potem jadą do rozgłośni radiowej, głoszą swój manifest i oddają się właściwie w ręce władz. No rząd, znaczy Karol, tutaj był Karol, no, odpowiada w sposób, nazwijmy to bezlitosny, następnego dnia po prostu każe ich rozstrzelać w tym samym miejscu, gdzie dokonali zabójstwa premiera. Także werbalny atak na Jorgę, samego kapitana, na Nikolaja Jorgę może być tak potraktowany, bo potem w obliczu świadomości poszukiwania pretekstu już do aresztowania przez służby królewskie. Właśnie dlaczego właśnie finalnie, dlaczego nastąpi śmierć kapitana, to już w podsumowaniu naszego spotkania. To jest właśnie taka troszeczkę sprawa. Kondriatow zostaje oskarżony po prostu o grożenie członkowi Rady Koronnej w liście. To właśnie Jorga, który też był przecież, nazwijmy to, guru ruchu narodowego w pewnym momencie w Rumunii. Oni tutaj pokłócili się ze sobą i służby specjalne króla Karola wykorzystały ten motyw po prostu do aresztowania Kondriana. Kondriana musiał sobie z tego zdawać sprawę. I to później mamy to świadectwo tej jego beznadziei w tym dzienniku. I później śmierć kapitana, tak tutaj widzimy, on jest przedstawiony nawet jako święty prawosławny na ikonie 30 listopada 1938 roku. No okoliczności, no wiemy, że pozorowana ucieczka, tam, ale i tak wcześniej, to już jest tylko wersja dla publiczności, zostaje zamordowany na życzenie właśnie zamordowanego później przez legionistów premiera, wówczas ministra spraw wewnętrznych Armanda Kalinescu. Ale oczywiście na życzenie królewskie. Dlaczego? Bo tą niedźwiedzią przysługę właśnie oddaje Kondrianu sam Hitler. Tak? Powiem, kiedy Karol II jest u niego z wizytą, on się o niego upomina. Hitler się po prostu upomina, prosi, czy sugeruje Karolowi II zwolnienie Kondrianu z więzienia. No, czyli Karol odczytuje to jako zagrożenie własnej osoby. Wie, że jeżeli wypuści Kondrianu z więzienia, no to ten rozpęta kampanię polityczną przeciwko niemu bardzo mocno, a że Żelazna Gwardia miała dosyć duży odzew w społeczeństwie, mogło to oznaczać kłopoty. Tak? Dlatego decyduje po prostu się na zlecenie zabójstwa Kondriana. Natomiast oczywiście możemy jeszcze potem pytać się dalej, no dobrze, ale przecież Legion odradza się w roku 1940. Tak? Natomiast to ten Legion, który odrodzi się w roku 1940, to już jest, no możemy powiedzieć, zupełnie inna opowieść, tak? Pod przywództwem Cory Seamy
to już powiedzmy, że to nie jest ta osoba tego formatu, powiedzmy. Tak? Oczywiście z całym no, szacunkiem dla tej osoby. Możemy też dywagować sobie, jak by się rozwinął Legion, tak? gdyby tak, on faktycznie. No ja przypuszczam osobiście, że to skończyłoby się tak jak w Hiszpanii po prostu, falanga, tak? Kiedy porównamy sobie falangę sprzed wybuchu wojny domowej, czyli jeszcze pod przywództwem José Antonio, tak? A potem ta falanga, której właśnie zostaje tylko nazwa, tak? Która jest jedną z tych rodzin czy familii w ruchu frankistowskim, tak? Tak, tak, gdzie tam oni z Opus Dei, z karlistami się przepychają, gdzie właściwie nie ma. I to prawdopodobnie, gdyby, no powiedzmy, nie wybuchła II wojna światowa, czy gdyby Karol jakoś, no jednak uzyskał wpływ na to, to prawdopodobnie tak by się skończyło. Dziękuję za uwagę. Teraz przechodzimy do części pytań. A ja, ponieważ korzystam tutaj z, że tak powiem, przywileju prowadzącego, chciałbym zadać jedno konkretne pytanie odnośnie pewnych rytuałów legionowych. Czy one wszystkie dadzą się jakoś zinterpretować w związku z zachowanymi wśród Rumunów tradycjami ludowymi? Chodzi mi o, po pierwsze, walka bez koszuli z obnażonym torsem w momencie, kiedy w 1941 roku dochodzi do konfliktu między Michorią Simą a Antonescu. Co w, powiedzmy, pewnych badaniach nad Słowianami, którzy są źródła wczesno średniowieczni, ktoś takiego praktykowali, jest traktowane jako wyzwanie losu. Nie dlatego, że nie stać ich było na koszulę, bo to mieli, ale to było, powiedzmy, takie celowe wyzwanie losu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rytuały odnośnie wywoływania poległych legionistów i odpowiadania, że są obecni. Czy to, rozumiem, że wierzono w realną obecność poległych wśród szeregów legionistów? Czy to jest jakoś zakotwiczone w, że tak powiem, etnografii rumuńskiej? Czy na ten temat coś się da powiedzieć? To znaczy, może od razu odpowiem. To znaczy tak, tutaj ten na temat motywu walki no, bez koszuli, właśnie to można. To jest nie też motyw indoeuropejski, chyba panie doktorze, możemy powiedzieć, tak? Bo zwróćmy uwagę na to, że to nie tylko Słowianie, tak, ale wcześniej przecież Celtowie, to już oczywiście Rzymianie, że autorzy rzymscy czy Grecy podnoszą, że walczą bez koszul, tak? Czy rozrywają te koszule. Jest to, no, tak, to jest też element właśnie wyzwania losu, ale też wyzwania przeciwnika. Jest to wyzwanie po prostu przeciwnika, że no jakby pokazanie swoich po prostu, no nazwijmy to, najlepszych walorów fizycznych. Czyli jest to refleks tradycji indoeuropejskiej. Tak, jest to, ja bym to głębiej, nie tylko charakterystyczny dla Rumunów, to nazwijmy, tak, czy narodów romańskich, ale też dla Celtów, Słowian, tak. Tutaj mamy to właśnie ten aspekt wyzwania po prostu przeciwnika i wyzwania losu. Natomiast no, jeżeli tutaj chodzi o tą wiarę, powiedzmy, w obecność, tutaj to, tu są, to raczej jest chyba powiązane, ja bym powiedział, że to jest jakieś, są chyba elementy też zaczerpnięte z tradycji włoskiej, tak mi się wydaje, tak, tego ruchu faszystowskiego, włoskiego, czy nawet no, to, co obserwujemy wcześniej w tradycji też no, NSDAP, tak, czyli tutaj nawiązywania do Horsta Wessela, tak, i tych właśnie, no, którzy upadli, no, zmarli, czy upadli w tej walce, znaczy nie upadli, ale upadli no, dosłownie tak pod gradą w walce z komunistami. Jakby w etnografii rumuńskiej, no, jakoś taki jakiś wielki znawca etnografii rumuńskiej też nie jest, ale tego motywu raczej nie było. Raczej nie było, jest to taki, nazwijmy to jakiś element tej wspólnoty, nazwijmy to faszystowskiej, oczywiście z całym zachowaniem wszelkich proporcji. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Znaczy, jak tu, jak pan widzi, tak? Mamy tutaj przykład tego. Tak, tak? Mamy przykład, że rzeczywiście nazwijmy to w pewnych kręgach Kodrianu jest na, no, był określany jako męczennik. Tak? Natomiast kiedy on mógłby być, wie pan, powiem szczerze, uznany, no to tylko i wyłącznie w roku 1940. Tylko w roku 1940, ale prawdopodobnie nawet
mnie się wydaje raczej, że jest to tylko taka opowieść, jakby się powiedzieć, taka urban, tak, legenda miejska. Czy się stałem tutaj, anturażem. Bo nawet jeżeli by został to ten proces po 41 roku, po lutym już 1941 roku, musiałby być przecież odwrócony, tak? Gdy Kodianu i cała ta nadbudowa legionowa, nowego państwa legionowego później zostaje przecież no, zanihilowana już przez generała, później marszałka Antonesa. Także oczywiście, a czy też zwróćmy na to uwagę, że no, kościół rumuński, nam się wydaje, że to jest monon, ale ja powiedzmy, że tych takich pomniejszych grup kościoła rumuńskiego, no to też tak aż za bardzo nie badamy. Mamy kościół rumuński w Ameryce, tak, kościół prawosławny. O, tam w pewnych grupach pewnie mógł funkcjonować, no poza tym jako tak zwany święty ludowy, tak? To na tej samej zasadzie przecież mieliśmy, zanim oficjalnie zostaje ogłoszony za błogosławionego czy za świętego, car Mikołaj II, tak? To już wcześniej też funkcjonują ikony z nim i tak dalej. Czy ten kult lokalny na pewno gdzieś tam funkcjonuje, ale nie jest to oczywiście powszechny. Proszę o kolejne pytania. Egalitaryzm żywnościowy? No, po prostu, że właściwie no, wszyscy mieli jeść to samo, nie wiem. Tak, no, to na tym, to jest to takie nawet znane właśnie powiedzenie, nawet tu Kodriano miał kiedyś powiedzieć, że kiedy my dojdziemy do władzy, to nawet pan Tytulescu będzie jadł mamałego. Tak? Czy to zresztą Tytulescu taki obrazowy sybaryta, że on zostanie zmuszony do tego, że no, wszyscy będziemy jeść mniej więcej to samo, że no, po prostu odrzucimy jakieś no znamiona po prostu luksusu. Po prostu, że no, politycy czy osoby właśnie będące w Legionie nie powinny się afiszować z jedzeniem jakichś tam no, wyszukanych potraw, tak to nazwijmy. Znaczy takie no, wojskowe po prostu te zasady, tak, które no, niektórzy nawet cesarze rzymscy wiem, że to do Rzymu możemy też ekstrapolować, tak, którzy jedli razem z żołnierzami to samo co oni. Po prostu nikt, żeby się po prostu nie wyróżniał, to wiadomo, że wtedy no tak, nie było to na pewno pod publiczkę, ale było to dosyć popularne wtedy w społeczeństwie. To było to takie bardziej to takie no, popularne, tak, żeby ludzie, no biedni, tak, pamiętajmy, Rumunia jest bardzo mocno dotknięta kryzysem agrarnym, podobnie jak Polska, tak, gdzie naprawdę na tej wsi no, był problem po prostu z żywieniem i jest ten olbrzymia przepaść z miast. No, żeby po prostu tych ludzi po prostu zachęcić po prostu do wejścia do żadnej kwestii. Wszyscy będziemy jeść tak samo, wszyscy będziemy mieli równe mniej więcej żołądki, aczkolwiek gdzieś tam na pewno no, nie nawiązując jakoś bezpośrednio do tego, co było za wschodnią granicą. No, to wiadomo, zachowanie wszelkich proporcji. Proszę o kolejne pytania. Wspomniał pan o mistycyzmie śmierci. Mhm. Jako coś też wyróżniającej żelazną gwardię. Czy w tym zakresie widzi pan jakieś punkty zbieżne z ideologią Stepana Bandery i Ołyn? Proszę pana, mnie się wydaje, że jednak tutaj ten, tak jak mówiłem, ten kult śmierci, on się pojawia bardziej. Może on jest inaczej manifestowany, tak? Może jest inaczej manifestowany, bo kult śmierci, on jest, no jakbyśmy w etnografii popatrzyli, on jest zawsze gdzieś tam obecny, tak? W czasach no, takich trudnych, tak jakbyśmy to mogli w pewnym sensie powiedzieć. Natomiast, no, powiem szczerze, no ja ukraińskiej tutaj nie badałem, tak? Nie znam się po prostu na ideologii OU dokładnie. Także trudno mi jest znaleźć tu jakieś analogie. No tak. Panie doktorze, ja nawiązując do pytania tutaj naszego przedmówcy, czy da się to powiązać z, można powiedzieć, taką ideą wyrażonej w jednym z najstarszych zabytków literatury rumuńskiej, którą każdy Rumun zna, mówię tu oczywiście o pieśni o mistrzu Manole. Tak, właśnie. O pieśni o mistrzu Manole, gdzie tam jakby śmierć jest warunkiem no, postępu, tak, warunkiem rozwoju. Jeżeli chcemy zbudować coś pięknego, musimy coś swojego, to jest nam najcenniejsze, poświęcić. Może, ponieważ no, nie wszyscy powiedzmy jakąś tam literaturą rumuńską się interesują. Mistrz Manole budował cerkiew i co zbudował w dzień, w nocy było niszczone. I tutaj pojawił się u niego sen, że, czy widzenie, prawda, tak. że
musi w tej cerkwi zamurować pierwszą osobę, która przyjdzie rano. Wtedy cerkiew zostanie zbudowana. Pierwszą osobą, która przyszła, była jego żona. I on ją zamurował w tej cerkwi. I tutaj ci, którzy interpretują tą balladę, jak wspominam, no, jeden z najstarszych zabytków literatury rumuńskiej, to zwracają właśnie uwagę, że tu jest ta idea śmierci jako warunku dalszego postępu, dalszego rozwoju, prawda? Tam jest ciekawa taka literacka idea śmierci jako narzeczona też, prawda? Także ja też nie jestem, zaznaczam, ja nie jestem historykiem literatury rumuńskiej, tak? Także natomiast jest to spotykane w literaturze. I tutaj bym tak, i tu też w pieśniach rumuńskich. Tak, oczywiście, bo tutaj w pieśniach rumuńskich, w pieśniach legionowych, tak, które jeżeli sobie przeanalizujemy, to właśnie tam śmierć jest właśnie określana jako małżonka, ta finalna małżonka, tak? Mamy tutaj właśnie to określenie, że śmierć jest słodka i to jest to, do czego legioniści powinni dążyć, tak? Czyli do śmierci za Rumunię, czy śmierci za właśnie w obronie chrześcijaństwa po prostu, tak? I powiem tak, interpretowano tutaj tą wyprawę przecież, którą odbyli Moca Marii, tam jeszcze pięciu innych ich współtowarzyszy do... Początkowo oczywiście mieli się wybrać tylko i przekazać szable, tak, te obrońcy Alcazaru, tak? Ale później oczywiście oni tam zostali i zgłosili się do tego takiego oddziału szturmowego, tak, który szturmował tu najgorętsze miejsca walki, najgorętsze miejsca oporu, gdzie obaj zginęli. Ale to jest też właśnie ten katalizator. Dopiero oni wtedy okazuje się, że to poświęcenie jest realne. Że tu jest jakieś zagrożenie. Wcześniej może to zagrożenie jest, ale na śmierć ich nie skazywano. Przecież nawet jak popatrzymy, Kodrianu się poświęca. Kodrianu, pamiętajmy, to na pewno znamy ten element z jego życia. Wyobraźmy sobie dzisiaj, tak? Przychodzimy do sądu i w sądzie wyciągacie panowie pistolet i zabijacie prezydenta miasta, tak? I on zostaje uniewinniony potem, tak? W procesie. No to pokazuje, że wymiar sprawiedliwości rumuńskiej nam dziwnie rozumował pewnych stanach. Dla nas, w naszych dzisiejszych standardach to było jest praktycznie niemożliwe, tak? Także tutaj ta idea poświęcenia gdzieś była do pewnego momentu takim tylko ładnym bonmotem, ale później ona wraz ze zmianą okoliczności politycznych jednak nabiera tego sensu realnego. No i część oczywiście legionistów, a zwłaszcza to, co będzie za czasów komunistycznych, tak? Że jednak byli legioniści, byli bardzo mocno poszukiwani. Oni byli też przecież, były polowania po prostu na nich i był to jeden z większych argumentów, tak, że ktoś był legionistą. Pan miał pytanie, jak wygląda dzisiaj w Rumunii pamięć o Kodrianie? Pamięć o Kodrianu, jak wygląda dzisiaj? To znaczy, istnieją dzisiaj oczywiście organizacja, tak? Istnieje odtworzona Żelazna Gwardia, która nawet publikuje swoje czasopisma, które nawet są nie są gdzieś tam w drugim obiegu, powiedzmy, publikowane. No normalnie możemy sobie je kupić gdzieś tam w kioskach, tak? Tam to nazwijmy. Udaje się to, tak? Natomiast nie jest to organizacja jakoś tak szalenie popularna, tak? Natomiast to jest, on jest postrzegany właśnie przez te elementy, głównie antysemityzmu w Rumunii. Także na pewno nie jest to postrzegane jako postać pozytywna. I raczej dużo się o nim nie mówi. Aczkolwiek z drugiej strony, z jednej strony się nie mówi, ale z drugiej strony jak pójdziemy do księgarni, niekoniecznie do księgarni jakichś narodowych, tak? Do normalnej księgarni w Bukareszcie, to na pewno jakąś literaturę legionową i to niekoniecznie krytykę legionu możecie kupić. Także powiedzmy, że może nie jest promowany w przestrzeni publicznej, ale ten ruch oczywiście w przestrzeni publicznej jest obecny i kto chce, na pewno może się z tym zapoznać bez jakichś większych problemów. No oczywiście nie mówię już o dostępności stron internetowych, które funkcjonują i są całkiem nieźle wyposażone. Znaczy była sytuacja kilka lat temu, że właśnie zdelegalizowano, czyli w sposób zakazano gloryfikacji legionu i postaci Kodrianu i zakazano też symboliki, nie wiem, 3 lata temu może, że nie wiem, czy w taki sposób wpłynęło na ten cały przekaz.
Nie, ja tu te swoje, nawet można powiedzieć swoją tą literaturę, tak? Spokojnie zakupiłem chyba w zeszłym roku regionowym. Także to już zawsze z całą symboliką. Też musimy pamiętać, że to w Rumunii, Rumunii to jest taki kraj, gdzie dużo się mówi, a robi się zupełnie co innego. Gdzie dużo się mówi, robi się zupełnie co innego. I tutaj, no raczej oni, no powiedzmy szczerze, żelazna gwardia i nie są aż tak widoczne jak u nas środowiska narodowe. Tak powiedzmy. Jeżeli patrzymy na jakieś manifestacje, to ich tam nie widać po prostu. To jest jakby takie troszeczkę, jeszcze chyba inne nastawienie. Ja myślę, że to dopiero tam przyjdzie. Tak? Że to dopiero tam przyjdzie. Z drugiej, jeżeli byśmy tak mieli patrzeć na coś, co kontestuje dzisiejsze raczej to, to raczej ja bym w ruchu monarchistycznym widział. Bardziej chyba aktywny o wiele niż ruch narodowy. Oczywiście można połączyć obydwa, ale też w pewnym sensie obydwie te wartości, tak? Ale no, ruch narodowy, no niestety mogę chyba też w pewnym sensie powiedzieć, no w Rumunii zbyt widoczny nie jest. Nasz czas powoli dobiega końca. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Jeżeli nie, to ja chciałem bardzo serdecznie panu doktorowi podziękować za udział. I zapraszam Państwa na nasze kolejne spotkanie, które będzie ogłoszone na stronie stowarzyszenia. Dziękuję bardzo.